Włodź się śmieje, cześć. Włodź się śmieje, jak mówię, co myślę o niektórych rzeczach i teraz widzicie, i teraz znowu ja stoję w rozkroku. Nie możesz powiedzieć. Stoję tak w szerokim rozkroku, że mi zaraz dupa pęknie. Bo chciałbym to powiedzieć, ale wiem, że to może wpłynąć. Od swoich gości w imponderabiniach oczekuję, żeby byli otwarci i bez ogródek mówili o wszystkim. Nie. Drodzy Państwo, dziś jest czwartek. Jak? Dziś jest czwartek! To jest ten dzień, na który czekaliście najbardziej. Wracacie z pracy zmęczeni, myślicie sobie, co za trudny dzień. Na szczęście dziś jest czwartek. Jak w każdy czwartek, jedyne o czym marzycie, to żeby wreszcie zrozumieć, jak działa skrzynia biegów w T25, czyli w Władimircu. Pamiętacie być może odcinki lekkostronniczego z zeszłego roku? Co był na środku sadu traktor mojego ojca. I teraz, żeby była, zanim puścisz, Włod. Jak normalnie działa skrzynia biegów? Jakbyś pokazał tutaj w powietrzu. Pokaż. No tu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, ewentualnie sześć. A wsteczny jest... This R right here, that means race mode. Zwykle jest albo się wciska albo w górę albo w dół. To jest tak. I teraz uwaga. Przebłysk geniuszu radzieckich konstruktorów w T25. A ile jest biegów? Pan ci wszystko opowie. Daj mu szansę, nie? Kiedyś ktoś mnie prosił o schemat skrzyni biegów we Władimircu. Tak jest. W tą stronę biegi nieparzyste. Jedynka. Jedynka, patrz. Trójka. Piątka. I teraz. Biegi. Parzyste. Dwójka. Czwórka. I szóstka. Szóstka jest? To było na sucho. To było na sucho, wiadomo. To jest dlatego. Tak, i teraz uwaga. Ta wajcha. To są przód. Tył. Tył. Biegi do przodu, tył, nie? I... Jak jest jedna wajchowy był, ten był fabrycznie do wajchowy, to robiłem na dwa. Co? Do samego dołu. Tył. Ale tył co, tył? No biegi do tyłu. No ma tyle samo biegów, to do przodu, to do tyłu. Kurwa. Napęd atomowy, nie? Ma więcej niż jeden bieg do tyłu? No tak, z traktor. Wszystkie auta mają jeden bieg do tyłu. Fucking traktor. Jeszcze jedna wajchowy był. No, że inaczej wyglądała przekładnia, jest przeróbka. I pokażę jeszcze do końca, bo to jest ważna końcówka jeszcze. Wajchowy to robiłem na dwa. I też, tak? Do samego dołu. Tak. W prawo do tyłu, w lewo do przodu. Tak. Ten bieg jest tylko do przodu. Jedynka i dwójka redukcyjne. Pozający. Tak, jedynka, dwójka redukcyjne. Jeżeli myślicie, że jazda manualem przerasta wasze możliwości kognitywne, to spróbujcie ogarnąć kuźwa. Tak, jedynka była tu. Tak. Trójka była tu, piątka tu, tak. Tu czwórka, tu dwójka. I szóstka. Tak? I szóstka, tak. Jakoś tak, no. Czekaj, jeden. Ale dobre gówno, nie? Ale jeszcze... a czemu on tu jeszcze tak tu na tą górę wrzucał i tak bo machał tu? Bo to są chyba jakieś biegi wolne czy coś. No, a, tak. To jest... W tą stronę biegi nieparzyste. Jedynka. Czy w ogóle jak goś wprawiony w tym machami tak... No bo to tak trzeba rozklepać. Rozklepać, trzeba, bo na sucho. Albo na sucho. Bo stojący. Czad, nie? Dobrze, że to znalazłeś. Przypadkiem się bo ja pamiętam, jak byłem młodszy i mój brat chyba chciał mi kiedyś jak za dzieciaka mówić, no to może byś ty jeździł, nie? I ja pamiętam, że jak jeździłem za każdym razem, jak już wiedziałem mniej więcej jak skrzynia działa i widziałem jak on jeździ, zmienia biegi, to myślę tak, co tu się kurwa dzieje, to nie ma żadnego sensu. On nie sprzęgło jak zmieniał to biegi, aha, bo to na wyłączonym silniku. Wod. Jest to 25, tego tak łatwo nie zepsuć. Ale jest sprzęgło, nie? Musi być. Nie, no jest, nie, na pewno jest sprzęgło, oczywiście, że jest sprzęgło. Musi być sprzęgło, stary. T25, także tak, po tym krótkim... Brzmi jak jakiś Terminator. Brzmi zajebiście akurat. To po tym krótkim wtręcie agroturystycznym... For you. Zabawa for you dla ciebie. Dla ciebie Polska. Polska. Dla ciebie fory. For you to jest ta główna strona, for you page. A. To ta główna, gdzie sobie scrollujesz. Aha. Więc ludzie często dają hashtag. Ja też czasem daję hashtagi. Żeby trafiło tam? Mówi się, że to dobrze wpływa na algorytm. Ja nie wiem, ja to wiesz, jakby co wpływa dobrze na algorytm, to jest... Dobra. Kochani, słyszeliście zapewne, że jest źle. Będzie jeszcze gorzej. Nie, no jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. O nie. Już zmieni narrację. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. PiS mówi, że jest źle? Właśnie nie, a powinni skorzystać z moich słów i tak mówić do ludzi. Czyli jeszcze raz? Bo oni mówią tak, o czym dzisiaj powiemy. Żeby jeść mniej... Niedawno jeszcze szef Komarchu mówił, żeby po prostu mniej mięsa zżreć. I w ogóle co wam moje prywatne odrzutowce przeszkadzają, biedaki, cebulaki? Premier mówi, żeby ocieplić domy przed zimą. Tutaj eksperci mówią, że na ocieplenie przed zimą nie ma szans, bo terminy deweloperce są jakie są i to, o co to w ogóle chodzi. Wpis kancelarii premiera na Twitterze w ogóle zniknął.
ten... Ale który ten ocieplenie? A pokaż go oryginalnie. Bo to... Drodzy rodacy, postarajcie się, czyli Morawiecki powiedział w Boronowie. Tak, to możemy znaleźć. Postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Hashtag czyste powietrze. Wow, Mati. Udało się pokazać pewnego rodzaju odklejkę już tego rządu. Taką realną, już krańcową odklejkę. Nie! Bo takie teksty pokazują totalną odklejkę. Jeżeli ktokolwiek mówi, że postarajcie się ocieplić dom, mówiąc to w lipcu, przed grudniem, dobrze wiesz... Nie, to jest jak Konrad Pesecki dobrze zauważył na Twitterze. No, Konrad znika z anteny. Widziałem. Fani oni mieli. O! Po raz ostatni coś za tym stoi. Nie, zo dwa, weź jakiegoś innego repozytorium. O trzy? Dobra, no. Konrad Pesecki to dziennikarz od lat związany z TVN, właśnie poinformował fanów, że... A, w tym sezonie. Ja pierdolę, jak ja nie znoszę tych artykułów, mam ochotę coś powiedzieć komuś. Czy mógłbym, Karol, zerknąć na nasze miniaturki i tytuły w opisie? Bo ludzie chcieli zapytać, czemu w miniaturce jest Adam Szustek? A było pytanie o to? Poczułeś komentarze? Jest dużo. Tak? Że to już ten clickbait to już... Ale ty wiedziałeś, jak to... Ty to każdą razem to robili, razem to robiliśmy. Nie razem, tylko ale nie, ja to robiłem i mówiłem, wiem, że to jest bait. A co, ludzie mówią, że przeginka? Ze Szustakiem to jest clickbait, uwaga, ostrożnie. Co za clickbait? kilka słów o Szustaku. Co za clickbait w tytule. Dobra, przepraszam, no. Co miałem dać? Żyżyn? Żyżyn w miniaturkę? Jechałem dziś przez Żyżyn. Jechałem przez Żyżyn. Jechałeś dzisiaj przez Żyżyn, a zatrzymałeś się, żeby zrobić zdjęcie? Tak. Zajebiście. Znaczy nie ze sobą, tylko z auta. A, Jezus, czy może być coś piękniejszego? Żyżyn. Żyżyn. If you can't handle me at my worst Żyżyn, you don't deserve me at my best Żyżyn. Pokaż, ile lecisz. Ale prawym, grzecznie. Czyli musiałbyś poniżej 200. Poniżej 200, tak. Uf. Już nie jeżdżę powyżej 200. Spalanie? Nie, w ogóle ekonomiczna jest ta moja BMW wołaczka. Stary, i widzisz, i teraz popełniasz kardynalny błąd, bo nigdy jako prawdziwy właściciel BMW nie powiedziałbym, że ekonomiczna. Mam 8 biegów. Ekonomiczna jest moja beta. Jak napisał Konrad Piasecki na Twitterku? Rząd forsował embargo na węgiel. Gdy zaczęło go brakować, uspokajał, że to chwilowe trudności spowodowane nieuzasadnionym wysokim popytem. Było? Było. Było. Po czym okazało się, że jest dramat, trzeba na gwałt węgla szukać, a i tak może go zabraknąć. To skąd brał się ten spokój i pewność siebie? Jak gadałem z kimś z rodziny ostatnio, mówił, że kupował węgiel właśnie już teraz. Chyba w maju. No. W sensie, że ludzie wiedzieli, że będzie akcja i kupowali węgiel. Przekazać dobre informacje, że przeznaczamy kolejne miliardy złotych właśnie na program ocieplania naszych domów po to, żeby zmniejszyć rachunki. Kolejne dziesiątki tysięcy domów będą mogły skorzystać z tego programu. Często to refinansowanie było problemem. Dlatego zaliczka będzie mogła sięgnąć już 50% całego dni od zakończenia remontu. Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Dobrze. Postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości. No ale kurde, ja cię... To nie powiedział nic złego. Ale drama w ogóle na cały kraj. Bo ty tego nie znałeś, do ciebie to nie trafiło. Jak ci to pokazywałem, mówiłeś, że tego nie znałeś. Ja cię kręcę, przecież nawet przy rodzinnym stole wczoraj, przestałem o tym gadać. No co ty? Wyrywają z kontekstu 3 sekundy całego zdania, znaczy z nie zdania, kilku zdań, w którym mówi, że startujemy z nowym, już pomijając cały aspekt socjalizmu i tak dalej, startujemy z nowym programem, gdzie będziecie mogli skorzystać i ocieplić swoje domy. Ocieplcie swoje domy, brzmi to jak daliśmy dupy na całej linii, więc teraz piłeczka jest po waszej stronie, przynajmniej żebyście mieli ciepło. Okay. Tak to jest rozgrywane, okay, nie? W porządku. Więc przynajmniej wy sobie ocieplcie domy, no bo sorry, my wam węgla nie załatwimy. Po prostu już... Za dużo? Po prostu... Znaczy, jeśli ktoś to zrobi nieświadomie i wyrwał z kontekstu, jak my byśmy, na przykład nie oglądając tego wideo, no to okej, okay, to jest wypaczalne, nie? Ale jeśli ktoś perfidnie, to już dla mnie takie chamskie. To często się tak dzieje. Włodek jest bardziej do przodu, jeżeli chodzi o polityczne tematy. Właśnie co jest, Karol? Co ty wolne chwile przeznaczasz, jeśli nie na śledzenie newsów politycznych? W tym tygodniu przeznaczałem wszystkie je na spanie. I jeszcze raz, jak ci się ogólnie w Rzeszowie przebywało? Powietrze super, fajnie, atmosfera, ludzie top. Czy nie byłem w Rzeszowie, byliśmy, to było jakieś kuźwa suburbio, takie Rzeszowe. W ogóle wyobraźcie sobie, że Słocinę Karol nazywa... To jest dzielnia? Tak, że Słocina to dla Karola nie jest Rzeszów. Kurwa, to tak bardzo nie jest miasto. To jest właśnie Słocina, no to tak wygląda Słocina. Część Rzeszowa. Płot, tak wygląda Słocina. Znaczy to jest najbardziej adekwatne zdjęcie na Wikipedii, jakie w życiu widziałem. Dokładnie tak widzę Słocinę. Blisko do miasta, a jednocześnie chillax, relax. Stary, w granicach Rzeszowa od 2005 roku, stary, prawie 20 lat są w obrębie Rzeszowa. Populacja 4700 ludzi.
Tak tylko? Słocina jest naprawdę częścią Rzeszowa. To jest dla mnie niesamowite. Niesamowite. Minister Czarnek kazał sprostować, więc sprostowujemy zgodnie z zaleceniami ministra Czarnka, aha, że on nie kazał jeść mniej i taniej, tylko że on osobiście by tak zrobił. O. Wezwanie, mam chamski żart. Wezwanie do niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych treści zawartych w artykule autorstwa DEA, Drug Enforcement Agency. Super Express? Mam tego dość. Przemysław Czarnek przyznał w rozmowie z Super Expressem, że w związku z rosnącymi cenami nie planuje wypoczywać w hotelach, zamiast tego trzyma się u znajomych. A przypomnę, Przemysław Czarnek zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jadę do znajomych, nie jadę na wypoczynki w hotelach. Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej. Słowa były szeroko komentowane w mediach. Jak ty to odczytujesz? Mam tego dość! Ty to czytasz. Stary, ja nie odczytuję żadnych słów ministra Czarnka. Przepraszam. Ty sobie tyle nakładacie. Ty sobie tyle nie nakładajcie. No. Ty paluszki wsadzaj do Nutelli. Ci mówię, nie tak dużo. No strasznie się tak przypieprzyłeś do tego. Ja bym ci miał zjeść, mieć 3 słoiki Nutelli? Nie, jeden słoik Nutelli i 2 podróby. A zjadłeś i tak je wszystkie? Nie, dzieciom daję. I nie jesz? Ja nie. Dzieci jedzą. Ty nie jesz w ogóle. Dzieci nie wiedzą różnicy. Aha, że ty dajesz najszy dzieci. O ty kurde. Nie oceniajcie mnie. Stop it. Get some help. Stary, żyjemy w takiej erze, że ja nie wiem, czy ja bym robił, jakbym miał dzieci do szkoły puścić. Nie o tym chodzi. Nie, no, nawet o tym, nie? Że tutaj, no, że wcale nie tak znakomity, że... Opcja językowa? Tak, że opcja językowa, merytoryczna, to też jest pozytywna. Mhm. W sensie, że żyjemy w takiej erze, że... A że wszystko może być dopóki, wszystkim. Że dopóki... Mhm. No popatrz, dostajesz dziennie kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy artykułów, przez które możesz się jakby gdzieś się mogą przewinąć. Dopóki nie przeczytasz tytułu, wstępu... I części. Całego artykułu. I potem, po przeczytaniu, nie poddasz wątpliwość rzeczy, które przeczytałeś i nie sprawdzisz w innych źródłach, to jesteś manipulowany. My was nie manipulujemy. I tak właśnie, że trochę manipulujemy. Ale żart. Kilka słów o ojcu. Jeśli manipulujemy, to potem do nas wraca, że zmanipulowaliśmy. I mówi, i raczej od razu prostujemy. Od razu nie od razu prostujemy. Po tygodniu, ale prostujemy. No ale no, to jest w miarę od razu. No. Najszybciej jak możemy. Nagrywamy to co tydzień. No. To nie codziennie? Drodzy państwo. Mam takie wrażenie. Wiedzcie o jednym, że... Wiedzcie o jednym. Jeżeli... Nie dajecie rady, kiedy jesteśmy najgorsi, to nie zasługujecie na to, kiedy jesteśmy najlepsi. A czasami bywamy najlepsi. Bywamy, ale mamy też takich wiernych widzów, którzy znoszą, jak jesteśmy najgorsi, tak, bo czekają, wiedzą, że przyjdzie ten moment, kiedy będziemy najlepsi. Ale ten wtorkowy odcinek nie wiadomo, czy nie był najlepszy, przez to, że był taki najgorszy. Nie wiadomo. Wy nas ocencie, a tymczasem trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy. Karol zaproponował, ja nie zaoponowałem, o tak powiedzmy, żeby czytać kawałeczki... Jedną stronę. Jedną stronę? Zawsze w czwartki na przykład, czy kiedy? Zawsze w czwartki na przykład, czemu nie?